Dzień dobry. Ten tydzień jest dla mnie niezwykle ciężki z różnych powodów i właśnie doszedł powód kolejny. Zobaczyłem to, co zapewne także i część z Was widziała, czyli prezentację PlayStation 5 Pro. No i powiedzieć coś muszę, inaczej się uduszę. Zapraszam. W poprzednim odcinku mojego podcastu Grysław, w odcinku 358, mój wspaniały współprowadzący Andrzej Muzyczuk wysnuł pewne teorie dotyczące możliwości sprzętowych PlayStation 5 Pro, a także możliwej ceny. No i w naszych przypuszczeniach zaryzykowaliśmy twierdzenie, że będą dwa modele nowej konsoli PlayStation 5 Pro, i że ten model droższy, model z fizycznym napędem, będzie kosztować w Polsce 3800 zł. W komentarzach pod tym materiałem pojawiło się wiele uwag mówiących, no gdzie tam, ależ to niemożliwe, taka wysoka cena to samobójstwo, nikt tego nie kupi, 3400, były głosy, które mówiły, że nawet 2900 to będzie kosztować, no bo przecież nie zapewnia ten sprzęt tak dobrego, prawdopodobnie potencjału technicznego, żeby usprawiedliwiać jeszcze wyższą cenę. No i myliliśmy się. Wszyscy. Zaniżyliśmy tę cenę. Sony postanowiło pokazać nam tak naprawdę, jak bardzo, bardzo się ceni. I o cenie właśnie chciałbym powiedzieć na samym początku, gdyż cena ta wydaje się astronomiczna. W Europie ma być to 800 euro, w Stanach ma być to 700 dolarów, 699 dolarów i 799 euro, ale zaokrąglimy do pełnych wartości. W momencie, kiedy ten materiał nagrywam, nie znamy jeszcze polskiej ceny. Natomiast pozwolę sobie zastosować przelicznik, który Andrzej przygotował w poprzednim odcinku Grysława. Jeśli chcecie zobaczyć na jakiej podstawie, to gdzieś tu będzie odnośnik. I ten przelicznik wynosi 5,29 za dolara w przypadku przeliczania z ceny amerykańskiej. I to się sprawdzało w przypadku innych sprzętów Sony, więc przeliczyłem sobie, ile może kosztować prawdopodobnie PlayStation 5 Pro w Polsce i wychodzi, że to będzie 3700 zł, 3699. Oczywiście to jest na razie tylko gdybanie, ale bardzo prawdopodobne gdybanie. Bardzo prawdopodobne jest, że konsola ta będzie w Polsce tyle kosztować. I to jest wersja, proszę Państwa, cyfrowa. Wersja cyfrowa. Ja akurat tak się składa, że mam bardzo dużo gier na PlayStation 5 w wersjach fizycznych. Lubię kupować gry w pudełkach, szczególnie te gry, na których mi zależy. No i oczywiście mogę przecież dokupić dodatkowy napęd do tej wersji cyfrowej. Ale wiecie, ile on w Polsce kosztuje? On kosztuje w Polsce, najtańsza cena, jaką znalazłem, to było 692 zł. No powiedzmy 700 zł kosztuje. Czyli jeśli dodamy 3700 plus 700, dostajemy wspaniałą cenę 4400 zł. Na pewno widzę już wielkie kolejki ustawiające się do marketów, czy też zapisy na wersje kupowane w sklepach wysyłkowych, żeby tylko jak najszybciej położyć swe ręce na tak wspaniałym kawałku sprzętu, jakim PlayStation 5 Pro niewątpliwie jest. Bo jest. Chyba, nie? No powiem Wam, że nie jestem przekonany po tych filmikach, które towarzyszyły prezentacji prowadzonej przez samego Marka Cerniego. Nie jestem osobą, która by rzucała nagle wszystko i gnała do sklepu już zaklepywać miejsce w kolejce. Wręcz przeciwnie. Czuję się lekko zawiedziony. Wiemy, że konsola będzie mieć 67% potężniejszy procesor graficzny. Wiemy, że będzie mieć stymulowane przez sztuczną inteligencję rozwiązania skalowania obrazu. Wiemy, że będzie mieć lepsze moduły odpowiedzialne za śledzenie promieni, czyli ray tracing. I ten ray tracing był ładnie widoczny, szczególnie w takiej ulepszonej wersji gry Gran Turismo. Gry, która ma już ile? 2-3 lata?
Ogólnie poprawki, które zaprezentowano w grach, nie zachwycały, delikatnie rzecz ujmując. No chyba, że zależy wam szczególnie na tym, aby w grze Ratchet & Clank w jednej scenie widzieć gdzieś na trybunach parę ludzików więcej. No, paręnaście pikseli więcej. Fantastyczne. Po prostu aż serce żywiej bije, kiedy widzę te ludziki w tle, bo na pewno zwracam na nie za każdym razem wyjątkową, baczną uwagę. Zresztą, tutaj już przestając ironizować, do jakości filmików przyczepił się także Digital Foundry. Bardzo polecam Digital Foundry, nie mogę się doczekać na ich analizę techniczną, gdzie stwierdzili, że jakość filmików prezentowanych uniemożliwia w zasadzie właściwą ocenę jakości portów przystosowanych do wersji na PlayStation 5 Pro. Zobaczymy, czy dostaniemy jakieś lepsze materiały w najbliższych tygodniach. Zapewne tak, ale też liczba gier, które mają wspierać tę nową konsolę, wydaje się być dość nikła. Tak naprawdę z tych, które zaprezentowano, dla mnie najważniejsze byłyby poprawki Final Fantasy VII Rebirth, które wygląda trochę jak mydło, kiedy się odpali w trybie wydajności. Natomiast nie jest to dla mnie warte 4400 zł. Zapewne taka cena będzie. Jeśli będzie mniejsza, to niewiele mniejsza. Na pewno będzie ponad 4000, kiedy dodamy napęd. To cena, która moim zdaniem jest bardzo, bardzo trudna do usprawiedliwienia. I przyznam się wam, że jako wielki fan gier i technologii, może trochę niespełna rozumu, zawsze kupowałem od 2005 roku konsole w dniu premiery. Od Xboxa 360 kupowałem wszystkie konsole w dniu premiery. Nawet Wii U, nawet Xboxa Scorpio. I mam te konsole cały czas, natomiast wydaje mi się, że PlayStation 5 Pro będzie pierwszą konsolą, której premierę sobie podaruję. I tak się zastanawiam, czy w ogóle tej konsoli sobie nie podaruję. Nie zarzekam się, mówiąc już teraz, że na pewno nigdy jej nie kupię, ale na razie nie jestem wcale przekonany do sensowności tego zakupu. Oczekiwałem na coś znacznie bardziej spektakularnego za znacznie mniejszą cenę. No powiedzmy, że gdyby to była cena w okolicach 3,5 tysiąca, to pewnie bym się łamał i pewnie bym zastanowił się nad zakupem, nawet w przypadku takim, że wykorzystuję tę nową konsolę do zagrania głównie Final Fantasy VII. Może w Wukonga, może w Space Marine 2, które także zdecydowanie zasługuje na jakąś ulepszoną wersję na nowy, mocniejszy sprzęt. Ale poza tym te zmiany nie zachwycały. Cena porażała. Ja na razie jestem niestety na nie. Dodatkowo, jeśli przypomnimy sobie, że na premierę PlayStation 5 Digital, czyli wersja cyfrowa, kosztowała $400, 399, a teraz kosztuje $700, to jest prawie dwukrotnie większa cena za sprzęt, który wcale nie jest dwukrotnie lepszy. Wcale. Tak, ma większy dysk twardy, bo ta wersja Digital pierwotna miała bodajże 825 GB, z czego do wykorzystania było jakieś 600. Ta wersja ma mieć 2 terabajty, z czego pewnie do wykorzystania będzie terabajt 800 giga. Mniej więcej, tak podejrzewam, że będzie. Ale płacić prawie dwa razy więcej za konsolę, która nie jest dwa razy lepsza, za konsolę, której sens kupowania wydaje się obecnie dość wątpliwy, ja, jak już mówiłem, prawie na pewno sobie tę premierę podaruję. No chyba, że coś mi odbije zupełnie, jakaś szajba i pomyślę, że warto będzie pokazać wam, drogim widzom, tę konsolę i może nie jest ona tak strasznie za droga, jak się wydaje. Co tu jeszcze powiedzieć? Gdybym był na miejscu osoby zarządzającej w Microsoftie, gdybym był takim Philem Spencerem, to bym sobie pomyślał, o mój Boże, ale wtopa ze strony Sony, wykorzystajmy to, zróbmy coś, wypuśćmy jakiś dodatkowy, nowy model Xboxa, który będzie kosztować mniej niż PlayStation 5 Pro, będzie oferować lepsze osiągi,
dodajmy do tego jakiegoś jeszcze Game Passa na parę miesięcy i róbmy żniwa takie przed świętami. Oczywiście prawdopodobieństwo tego jest bardzo nikłe, gdyż wydaje mi się, że Microsoftowi bardziej zależy na dywersyfikacji tego, czym jest Xbox. Dywersyfikacja jest ta tak wielka, że niedługo już nie będzie wiadomo, czym Xbox jest, bo się rozpłynie w mazi i plaźmie i nie zostanie po nim nic oprócz nazwy. Oby nie. To jest takie moje czarnowidzenie. Już nie będę do tego wracać, bo słuchacze Gry Słowa pewnie moje narzekanie na temat polityki Microsoftu znają bardzo dobrze, ale kurczę, no popatrzcie, czyż to nie jest fantastyczna teoretycznie możliwość do wykorzystania przez Microsoft? Możliwość, z której Microsoft najprawdopodobniej niestety nie skorzysta. No i cóż, mamy jeszcze gracza, który gra w zupełnie innej lidze, który nie patrzy na trendy, nie patrzy na to, jakie są teraflopsy i na to, jakie są systemy sztucznej inteligencji wykorzystywane do przeskalowywania grafiki, ani na to, jaki jest ray tracing. Pewnie to będzie w Switchu 2, bo mówię o Nintendo oczywiście. Coś z tego pewnie tam będzie. Ale teraz w zasadzie cała nadzieja świata konsolowego, osób, którym zależy na tym, żeby konsole pozostały konsolami, leży w Nintendo. I mam nadzieję, że niedługo się czegoś więcej o Switchu kolejnym dowiemy. A tymczasem trochę zasmucony mówię wam do zobaczenia, prosząc jednocześnie o uzewnętrznienie się w komentarzach i dajcie znać, czy zamierzacie kupić, czy nie. Zakładam, że większość raczej nie będzie kupować tej konsoli PlayStation 5 Pro, zwłaszcza jeszcze jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, iż za podobne pieniądze można już złożyć całkiem niezłego peceta. Oczywiście pecet to nie konsola, ale jeśli popatrzymy też na politykę Sony, która sprawia, że większość, choć nie wszystkie, ale większość gier pojawia się po pewnym czasie na pececie, no to sens posiadania PlayStation 5, za wyjątkiem wygody, grania na dużym ekranie, na kanapie, zaczyna troszkę zanikać. I z tą myślą was pozostawiam, dziękując serdecznie za wysłuchanie. Jeśli się podobało, to dajcie znać, co sądzicie o PlayStation 5 Pro. Trzymajcie się, na razie, pa, pa. Zaraz, żadne tam papa. Zapomniałem o jeszcze jednym. Przecież do konsoli będzie można, a czasami nawet trzeba będzie, dokupić podstawkę, żeby się nie przewracała, jakby stała pionowo. Nie będzie ona wliczana w cenę, jak w przypadku normalnego PlayStation 5. Teraz trzeba będzie za nią zapłacić. Jaką cenę obstawiacie? Bo ja okrągłą stówkę. Będzie kosztować 100 zł, tak podejrzewam. No bo przecież to jest wysoka i jakże zaawansowana myśl technologiczna. Taka podstawka, czyż nie? Trzymajcie się. Na razie.